I mamy całą stawkę, 10 klaczy i ruszyły. OX 2020 rozpoczęty. No i na front wychodzi Mary Elizabeth. Mary Elizabeth, ona będzie dyktować tempo. Na drugiej pozycji tam jest, widzę, że ostatnia jest Daenerys. Na drugiej pozycji jest Inter Royal Lady. Pilnuje cała dwa konie trenera Adama Wyżyka na froncie. Blisko jest La Killa na miejscu trzecim. Czwarta galopuje Zephora. Już weszły w zakręt. Do celownika jeszcze mniej więcej 2 km. No i mocno Mary Elizabeth dyktuje tempo. Na drugim miejscu faworytka Inter Royal Lady, na trzeciej Aquila. Na czwartej Zephora, piąta galopuje, to jest ta niemiecka Darling Clyde. Pozostałe konie z tyłu I Believe in Angel. Do celownika mają jeszcze jakieś 1600 metrów. Nadal spokojnie Mary Elizabeth dyktuje tempo i ciągle druga jest Inter Royal Lady. Dalej trzecia Aquila, bardzo lekko niesie się, przeszła do przodu Magadi. W czołówce także Zephora, dalej tam większym kołem Daenerys. I stawkę zamykają Serir oraz I Believe in Angel. Te dwie klacze ciągle ostatnie. Z tyłu również troszeczkę tam trzecia od końca jest Frantic. A Mary Elizabeth dyktuje tempo. No tempo jest takie, powiedzmy, umiarkowane. Na drugiej pozycji Inter Royal Lady. Już weszły w ostatni zakręt. Mary Elizabeth podkręca tempo. Ona będzie próbowała teraz uciec. Tym bardziej, że tutaj kolejne 500 metrów było dość wolne. Na drugiej pozycji Inter Royal Lady. Te dwie klacze odskoczyły. Goni je Aquila, ale już w posyle. Tam także Zephora. Większym kołem przeszła Magadi i tam także jest Darling Clyde i Daenerys. Ucieka Mary Elizabeth. Ona wyprowadziła na prostą. Ściga ją Inter Royal Lady. Mary Elizabeth, Inter Royal Lady. To Joanna Wyżyk użyła bata i kapitalnie finiszuje Inter Royal Lady. Ale Mary Elizabeth utrzymuje się tutaj na pierwszej pozycji. Ale poszła lekko Inter Royal Lady. Troszeczkę się zachwiała, ale już prowadzi. Już prowadzi. Do celownika jest 150 metrów. Inter Royal Lady przed Mary Elizabeth i za chwilę celownik. Mary Elizabeth jeszcze próbuje zaatakować, ale nie daje rady. Inter Royal Lady, Mary Elizabeth trzecia jest niemiecka Darling Clyde, a na czwartej pozycji jest Zephora. To duża niespodzianka.